Hej, cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj coś, czego jeszcze nie było, a mianowicie regeneracja akumulatorów kwasowo-ołowiowych oraz AGM-ów. Mam tutaj akumulatorek Motobat 8 3 Ah, 190 prądu rozruchowego, akumulatorek 12-woltowy. Motocyklowy z odzysku. Słuchajcie, jak dorwałem ten akumulatorek, może krótka historia, jak go sobie dorwałem. Chodzę po takiej mojej miejscówce, którą staram się uczęszczać raz w tygodniu. Nie będę wam mówił jaką, bo też tam zaczniecie chodzić. I tam po prostu patrzę, o pusto, pusto, a po chwili patrzę jakiś kartonik, a w kartoniku to, słuchajcie, akumulatorek po przeniesieniu do domu świeżo miał jakieś 3 z hakiem voltów, 3 z kawałkiem, po zalaniu go elektrolitem i odczekaniu mniej więcej godzinki dwie, aż on się ustabilizuje, aż on wsiąknie w te maty. Tu w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale jest napisane, że to jest AGM Absorbed Glass Mat Technology, czyli to jest AGM. Po zalaniu elektrolitem i odczekaniu pewnego czasu napięcie się podniosło do 6 z hakiem i zacząłem go ładować. Zaraz wam pokażę, jaką ładowarką. Ładowarką, która jest, z tego co pamiętam, przewidziana do żelówek i do AGM-ów. No niestety ta ładowarka kosztowała mnie 12 zł i nie podołała zadaniu. Jest to, moi drodzy, taka ładowarka MW Power. Na wyjściu ona powinna dawać 13 V, daje nieco więcej, ale to jest i tak za mało do ładowania tego typu akumulatorów. 0,65 A, no było też troszeczkę więcej. Więc co? Kupiłem sobie taki mocniejszy prostownik. Dawno już się do niego przymierzałem. I w ogóle ciekawostka, jest miejsce na wiatraczek. I teraz takie pytanie: ci, którzy mają ten prostownik i już go rozbierali, niech mi podpowiedzą, czy tam w środku jest podpięcie do wiatraczka, bo z chęcią bym sobie ten wiatraczek założył. Różne pojemności planuję nim podnosić, bo on mi będzie służył tylko i wyłącznie do podnoszenia takich akumulatorów. Zamówiłem sobie już ładowarkę mikroprocesorową Tronika z wywalonym bezpiecznikiem. No mam nadzieję, że to będzie tylko bezpiecznik, tak? Może tak, napięcie aktualne, jakie ten akumulator ma, już wam pokazuję, tylko żebyście widzieli wskazanie miernika. O, będzie idealnie widoczne. Widać? Widać. 11,16 V. Liczmy 1,1 V. I teraz tak. Podłączmy sobie może prostownik. Wziąłem też mój poprzedni miernik. Też Unita. Macie model, żeby sobie sprawdzić prąd. Ale może najpierw jeszcze zanim podłączymy. No tak, ten prostownik nie nadaje się do ładowania tego typu akumulatorów, to od razu mówię. Mimo że on ma wyskalowany amperomierz do, no, nieco ponad 5 A, tak? I ma zakres prądu od 0 do 5 A. Mimo to, że na pudełku jest napisane, że możemy ładować motocyklowe, quadowe, samochodowe, przyczepowe akumulatory, to niestety tej 8,6 Ah, no, nie jest w stanie naładować, wariuje po prostu. A skoro akumulator ma napięcie ponad 11 V, przyjmijmy, to stwierdzam, że ten akumulator ma chęć żyć i że jeszcze będzie w stanie mi troszeczkę umilić pewną pracę, typu na przykład sprawdzanie taśm LED, sprawdzanie żarówek. No oczywiście nie takich, to już jest bydlak, tak? Tu nie jest napisane, ale to jest 50 W, 12 V. O, fokus. Taka żaróweczka, tutaj troszeczkę są te piny ucięte. 50 W żarówka na 12 V.
No i niestety zaraz wam podłączę i pokażę, że ten akumulatorek zdycha przy takim prądzie. Ta żarówka pobiera około 3 amper. Ale co jest na pewno fajnego w tym akumulatorze, one też nowe, drogie są, to mamy tutaj z dwóch stron możliwość założenia biegunów. Ja ogólnie przekręciłem, bo tutaj było pęknięcie. Ja to poxipolem skleiłem, gdzie tutaj jeszcze, tutaj była kreska, też dla pewności zalepiłem. I tutaj było małe wyszczerbienie, też to zalepiłem. Dobra, tego nie będę zamykał. Słuchajcie, akumulatorek został zalany kwasem, czytaj elektrolitem. Poszło tutaj go dosyć mało. Taka, powiedzmy, neutralna ilość. Ale z tym, że zaraz wam pokażę, jak ja rozwiązałem sposób gazowania i odpowietrzniki od gazowania. Tutaj zobaczcie sobie, mam taśmę dwustronną nalepioną, ona już ledwo trzymie tak naprawdę. Tutaj mam przewiercony na wylot. Nie pamiętam, jakim wiertełkiem. Tutaj powsadzałem sobie watę dookoła i te cele są lutownicą, te korki od cel są lutownicą przebite, dzięki czemu gazowanie i odprowadzanie gazów przede wszystkim stoi na dużo lepszym poziomie, jak to było poprzednio. Teraz jak to było, to tak było. Oczywiście to nie trzyma tak, jak powinno, to jeszcze powinno być mocniej przylepione, ale no nie chcę tego na siłę dolepiać, że tak powiem, bo nigdy nic nie wiadomo z takimi akumulatorami tak naprawdę. Dobra, słuchajcie, podłączymy sobie miernik. Zobaczycie, postaram się wam podłączyć tak, żeby od razu dwa mierniki były. No i mi na to po prawej stronie będziecie mieli aktualne napięcie akumulatora. Tutaj ustawiam zakres mierzenia amperów. No i właśnie, przydałoby się więcej kabli, bo żarówkę będę musiał jakoś podpiąć. Dobra, zaraz ja to rozkminię. Ale wiecie co, mam gdzieś tutaj jeszcze takie kabelki, takie krokodylki. Tandetne, ale zdają egzamin. Zdaję sobie sprawę, że to jest nieprofesjonalne podpięcie, ale to na poczet filmu tylko i wyłącznie. Mam takie dwa krokodylki polutowane tutaj. Może zresztą wyżarte od kwasu, sobie zobaczcie, co kwas robi z metalem. Jeszcze jedno, jak będziecie zalewali taki akumulator, nieważne czy to PB, czy to AGM, i to nieważne czy motocyklowy, czy samochodowy, czy zwykły mały akumulatorek, to pamiętajcie, ochrona rąk przede wszystkim. Ja mimo to nie namawiam was, bo nie mogę po prostu, do takich rzeczy jak ja robię, dlatego wam nie powiem, jak ja zalewałem go, ale koniecznie zakładajcie rękawiczki i to jest przynajmniej taka ochrona rąk, a najlepiej jeszcze załóżcie okulary i maseczkę jakąkolwiek, żeby to was chroniło. Powiem wam tylko, że jak ja go zalewałem, to troszeczkę znak było elektrolitu na sobie. Nie powiem wam gdzie, nie powiem wam jak zalewałem, bo tak jak mówię, nie, po prostu nie powiem wam. Zostawię to sobie w tajemnicy. Teraz tak, prąd będziemy mierzyć tym miernikiem UNIT M830B. Staram się to podłączyć tak, żebyście wy to widzieli. No dobra. I teraz tak. Chyba wszystko już mam podłączone. I co? Stawiam wam miernik.
Po lewej będziecie mieli wykaz poboru aktualnego przez tą żarówkę. Po prawej będziecie mieli spadek napięcia. Także dołączam żarówkę. Macie 3 ampery. Akumulator zaczyna coś tam mielić. 7,4 V. Dobrze. Odpinam żarówkę i to automatycznie idzie do góry. Wiem, że nie podniesie się teraz. Podniosło się. Widzicie? Nabrał siły akumulator. Dobrze. Następnym krokiem, który poczynię, to będzie wam pokazać, będzie wam pokazanie, jakim napięciem jest ładowany przez ten prostownik akumulator. Powiem wam tylko tyle, że ten amperomierz w prostowniku jest, powiedzmy sobie szczerze, jak na tą cenę, bardzo dokładny. Za prostownik zapłaciłem 112 zł z wysyłką pobraniową. Możecie go znaleźć tam do stówki, tak naprawdę, plus wysyłka. Dobrze, ten miernik odkładam. Tutaj mi się odpięła sonda plusowa. Kurde. Już 11 minut. Kolejny długi film. No co jest? Dobra. Trzyma się. I teraz, żebyście wy to widzieli. I żebym ja mógł wam tutaj pokazać. Mamy. Widzicie kawałki akumulatora. I powiem wam tak. Przewód. O ten. Może jest gruby. Ale ja wam coś zaraz pokażę. Zobaczcie sobie, jaka cienka żyła jest. I to jest sprasowane po prostu. Powiem wam tak. 5 amper to utrzyma bez większego problemu. Natomiast, tak jak mówię, jeśli chcecie ładować, tym większe pojemności, mimo to, że tu producent deklaruje, że możemy ładować tym do 75 amperogodzin, to moim skromnym zdaniem, żeby go nie przeciążać, to do 30, góra 40 amperogodzin ładujcie, bo po prostu możecie uszkodzić ten prostownik, to jest po pierwsze. Po drugie, no to jest tani prostownik, przyznajmy sobie szczerze. 75 amperogodzin 5 amperami nigdy nie naładujemy do pełna. I po drugie nie naładujemy takim napięciem, jakim tutaj będziemy mieli, tak? Ja, żeby było bardziej wiarygodnie, zapnę jeszcze na chwilę żarówkę, żeby wam pokazać przy, no, tam 3,5 amperach, jakie będzie napięcie ładowania. Napięcie na akumulatorze, jak widzicie, już się podniosło 11 V. To bez znaczenia w zasadzie, jak podłączę, tak naprawdę. Także najpierw sobie minus podłączmy. Wiem, że tak się nie powinno uczyć, ale dobra. Jeżeli chcecie ładować w samochodzie, odpinacie najpierw przewód masowy i tylko go wystarczy odłączyć. Czy tam w skuterze, czy tam w motocyklu. Pamiętajcie, większość pojazdów ma masę na karoserii. Także tutaj podłączamy najpierw plus, potem minus i ładuję. Ładuję teraz 1 amperem. Napięcie szybko dosyć podskoczyło do 13,7 V. Tak jak powiedziałem, podepniemy sobie żaróweczkę, ale tymi kabelkami sobie podłączymy. 3 ampery powinny znieść jeszcze. Ale nie ten kabelek, ten jest powyginany. Co jest z tymi kablami? Muszę sobie, wiecie, zrobić porządniejsze krokodylki, bo te prosi się o grube zwarcie. Dobrze, podłączmy to sobie tak, żebyście widzieli. To jeśli chodzi o żarówkę, to nie ma znaczenia tego typu, jak podłączycie, ponieważ czy tak podłączycie, to już jeden pies. Dobrze. Widzicie wskazania miernika, widzicie wskazania prostownika, teraz prąd spadł do 0,5 ampera. Podłączamy.
Macie, no, praktycznie 5 amper, już nie parzy ta żarówka. Także sobie złapię za krokodylka. Mamy niecałe 5 amperów. I napięcie przysiada do 11,6 V. Powiem Wam tak, to jest dużo, dużo bardziej niewydajny prostownik, jak mi się wydawało. O, w tej chwili właśnie uznał, że akumulator się naładował. Także no widzicie. I napięcie leci w dół, poniżej już 12,8 V. Akumulator rozładowany nie powinien spaść poniżej 10,8 V. Natomiast w pełni naładowany powinien mieć 12,6, 12,8, 12,5 V. Mniej więcej tak to się szacuje. Teraz tak. Napięcie spada oczywiście sobie powolutku. Nie wiem, czy prostownik ma funkcję podtrzymywania, zaraz się przekonamy. Mamy 12,5 V i spadło. Prostownik odłączył się automatycznie. Także jeszcze raz spróbujemy załączyć ładowanie. Załączyło ładowanie. I napięcie powolutku rośnie. 13,8 V. I widzicie to zjawisko, które występuje. I teraz możecie... I właśnie się odłączył. Nie zdążyłem powiedzieć. Widzicie to zjawisko mrgania diod? Moim zdaniem on do końca nie jest poprawnie zaprojektowany. I tak jak mówię, napięcie spada. Odłączam żabki. Napięcie jeszcze bardziej spada. O, no fajnie, nie załączyło ładowanie. Za krótko. I widzicie, już prostownik nie chce się załączyć. Uznał, że trzeciej próby ładowania nie podejmie. Dobrze, teraz Wam sobie pokażę lód już bez miernika. Ma zabezpieczenie przed odwrotnym połączeniem. To jak w tej klasie cenowej uznaję, że to jest dobre rozwiązanie. Teraz tak. Po lewej mamy minus. To Wam zresztą pokażę. Po lewej minus. Czyli tak jakbym czyli tak po prostu podpinam sobie w drugą stronę. Widzicie? Zapala się kontrolka V-LED. Czyli, że po prostu nie startuje ładowanie. No i tu macie uroki tanich chińskich kabli. O, widzicie jak to odstaje. Ja sobie te krokodylki być może wymienię, bo one już są, o, zobaczcie. Tutaj są powyginane i to dosyć mocno. Prostownik, co ciekawe, ma też funkcję ładowania 6-woltowych akumulatorów. Natomiast tak jak mówię, ten prostownik może Wam co najwyżej posłużyć do podładowania tego akumulatora. Nie mówię absolutnie o pełnym naładowaniu, bo to po prostu w tej cenie po prostu nie kupicie porządnego prostownika. Nie ma co ukrywać. W tej cenie nie kupicie porządnego prostownika. Na przykład taki popularny prostownik Noko kosztuje 800-900 zł. No taki porządny, powiedzmy sobie, prostownik bez regulacji prądu, automatyczny. Nie mówimy kompletnie o lidlówkach czy biedronkowych prostownikach. No to trzeba troszeczkę wyłożyć, szczerze powiedziawszy. Ja jeszcze myślałem i myślę intensywnie, czy nie kupić prostownika automatycznego, w zasadzie Yato, który nowy kosztuje 260 zł, natomiast ja mogę kupić taki za 150 plus wysyłka. Widnieje taki na Allegro. I po prostu Wam sprawdzać również prostowniki i Wam w sukcesie odpowiedzieć, który się nadaje, który Wam naładuje taki akumulator. Oczywiście nie będziemy mierzyli gęstości, bo no powiedzmy sobie szczerze, zwykły Polak nie będzie wyciągał aerometru
z szuflady, czy tam nie będzie szedł kupić specjalnie aerometr, czy tam refraktometr, nie będzie mierzył gęstości w procesie ładowania, bo to po prostu, no przyjmijmy, powiedzmy sobie szczerze, ktoś, kto kupuje prostownik, ma samochód, ma po prostu naładować ten akumulator, żeby dało się nim odjechać. Więc ja taki test zrobię, taki jak zwykły Kowalski by zrobił po prostu. Będę sukcesywnie kupował ewentualnie uszkodzone i naprawiał je w miarę moich i prostownika szans i możliwości. I Wam będę po prostu na bieżąco nagrywać, starał się pokazywać, który prostownik jest wart uwagi, który nie. No tutaj mi się ogólnie jego konstrukcja, budowa i wygląd podobała. Natomiast od razu Wam odradzam jego zakup, mimo to, że fajnie wygląda. Mała skrzyneczka, leciuteńka przede wszystkim. Kable też są dosyć długie, to na pewno na plus. Natomiast no, tutaj macie jasny dowód. Akumulatorek motocyklowy. Chyba, że ten akumulatorek jest uszkodzony. No to wtedy co innego. Jeszcze się postaram wyposażyć w jakiś nieduży samochodowy akumulatorek, żeby mieć porównanie po prostu. I Wam najwyżej nagram aktualizację tego prostownika. Akumulator, jaki bym chciał kupić? W granicach 40 amperogodzin godzin, tak jak Wam mówiłem, mało kosteczkę, nieważne, plus po lewej czy po prawej. Ewentualnie możecie pisać, jeśli ktoś jest z białego stoku i ma do odsprzedania słabo trzymający akumulator, niedrogo przede wszystkim, tak, z przeznaczeniem do regeneracji, piszcie do mnie w komentarzach. Ja postaram się do Was odezwać. Niedrogo, co to znaczy niedrogo? Do 30 zł za taki akumulator, czyli powiedzmy po cenie złomu, żebym ja mało w razie co stracił i żebyście Wy byli zadowoleni. Wiem, że pewnie nikt nie napisze, ale warto to podkreślić. Jeszcze co do wagi tego akumulatora Motobata, waży on około 3,5 kg, także solidny kawał akumulatora. Jeśli byście chcieli taki nowy kupić, one są jeszcze dostępne, ale kosztują między 250 a 300 zł, także no, nie miałem nigdy do czynienia z akumulatorami motocyklowymi, więc nie powiem Wam dokładnie. I teraz tak, on jeszcze pełnej sprawności nie odzyskał, ponieważ no, jak widać, on powinien oddać do 190 amper maksymalnie. Natomiast ta żarówka, widzieliście, że pobiera raptem 3 ampery. 3 z hakiem. I on po prostu przysiada bardzo mocno. Czy to jest kwestia naładowania porządnym prostownikiem? Czy to jest kwestia, że ten akumulator jest zasiarczony? Jeśli jest zasiarczony, będę starał się go odsiarczyć. Ewentualnie prostownikiem z funkcją, nazwijmy to, odświeżenia akumulatora. Będę starał się go przywrócić do jak najlepszej formy. No i co, myślę, że to powolutku będzie na tyle. Jeszcze miernik, którym Wam pokazywałem wolty, jeśli by to kogoś interesowało, jest to UNIT M890G. Co tu jeszcze można w tym prostowniku zrobić tak w ramach ciekawostki? No tak jak mówię, dorobić sobie wiatraczek. Można wymienić te kabelki na lepsze, bo no one przyniosą te 5 amper, ale no tak jak mówię, jeżeli macie ten prostownik, to nie ładujcie się, starajcie się nie ładować dużych pojemności. Wiem, że to będzie trudne, bo przeważnie w akumulatorach samochodowych mamy między 50 a 70 amperogodzin, a ten prostownik ładuje do 5 amper, czyli w przypadku 50 amperogodzinnego wykorzystamy go w 100%, w 75 amperogodzinach no po prostu możemy przyciążyć ten prostownik, tak? Czyli ładować im niskie pojemności i przede wszystkim nie doładujemy nim do pełna akumulatora,
jak to fachowcy robią. Nie zrobimy nim pełnej gęstości, bo to po prostu jest no, nieosiągalne takim napięciem przede wszystkim. Prądem jak prądem, ale takim napięciem, no ciężko będzie zrobić gęstość. I teraz tak, większość ludzi mówi, że ładujemy prądem. Tak, ładujemy prądem, ale napięcie też jest kluczowe. W przypadku takiego AGM-a powinno to wynosić pomiędzy 13,8 a 14,4 V. Natomiast w przypadku zwykłych kwasiaków samochodowych nie powinniśmy przekraczać 16,5-16,8 V. Nie powinniśmy tego przekraczać. Co tu dużo mówić? Akumulatorek z odzysku faz zalany. Jeszcze Wam napiszę w komentarzu, czy udało mi się tą ładowarką. Jaka to ładowarka? Już zapomniałem, widzicie? A pamiętam na początku filmu. Ta ładowarka mikroprocesorowa, którą zamówiłem z spalonym bezpiecznikiem. To Wam postaram się nagrać albo w komentarzu napisać, czy się udało, czy się nie udało. Jak się nie udało, to Wam napiszę w komentarzu. Postaram się napisać. Postaram się napisać. Wiem, że zawsze to mówię, ale postaram się napisać, jeśli się nie udało. A jeśli się udało naprawić, to oczywiście będzie film o tym. Ładowarkę kupiłem, już jest opłacona, jutro człowiek wyśle do mnie za 10 zł plus 15 wysyłka. Powiem Wam szczerze, dobrze, że piątka różnicy jeszcze wyszło tam. Ja przekazem płaciłem, nie chciałem się iść do banku wpłacać pieniędzy. Wiem, że przelew szybciej by doszedł, ale tak w piątek do gościa doszło, jutro człowiek wyśle. We wtorek, najpóźniej we środę powinno być. Rozkręcić, zobaczyć, co tam uszkodzone. Jeśli to tylko bezpiecznik, to skończy się na wymianie bezpiecznika i ładowaniu tego akumulatora. Słuchajcie, film już prawie pół godziny trwa. Nie wiem, ile to będę wrzucał, szczerze powiedziawszy. Słuchajcie, zapowiem Wam następny odcinek. Następny odcinek będzie o tunerze do Biory. O, w ogóle wzmocnę się włączę, widzicie? O tunerze AS642, który kupiłem do Diory. Zaraz będę się zabierał za nagrywanie tego filmu. Na szczęście ten będzie już krótki, bo nie będę Wam pokazywał, jak to gra, bo to radio przecież, tak? Dobra, zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania kanału. Wbijajcie na moje inne filmy. Ja się z Wami żegnam. Bios.